Drodzy Państwo, przed chwilą wróciłem ze świątecznego spotkania, które chyba po raz pierwszy zorganizowaliśmy tu w Sejmie dla osób wykluczanych, samotnych w kryzysie bezdomności, w kryzysie migracyjnym i tych, którzy działają na ich rzecz wolontariuszy, przedstawicieli fundacji i organizacji pozarządowych. Bardzo mi na tym zależało, żeby w polskim Sejmie ciałem stało się to, co w te święta wielu z nas wyznaje pamięcią i słowem Boże Narodzenie to paradoks. Chrześcijanie wierzą, że te ponad dwa tysiące lat temu najważniejsze rzeczy działy się na kompletnym marginesie świata, z dala od fleszy, kamer i gorączkowego zainteresowania tych, co wtedy i dziś oddychają newsami. Mam nadzieję, że dziś każdy z naszych gości tu w Sejmie, niezależnie od tego, jak daleko przebiegała jego droga, poczuł się naprawdę najważniejszy. Nie ma lepszego miejsca niż Sejm, serce polskiej demokracji, żeby pokazać, że choć jesteśmy tak różni, to wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Szanowni Państwo, bardzo cieszę się z tego, że po zmianie, jaka dokonała się w Polsce, dzięki Wam 15 października tak żywo interesujecie się Sejmem, że chcecie osobiście sprawdzić, co robimy, jak myślimy, przekonać się, czy dokonaliście dobrego wyboru. Jasne, że są rzeczy, które można było zrobić lepiej. Są i takie, których inaczej i lepiej zrobić się pewnie w tych warunkach nie dało. Dobre zmiany potrzebują czasu. Nadzieja spełni się, jeśli nie zabraknie cierpliwości i zapału. Jedna rzecz może stać się od razu. Zależy wyłącznie od naszej decyzji, tu i teraz. Bardzo bym chciał, żebyśmy zaczęli odnosić się do siebie inaczej. Żeby to, że nie możemy się ze sobą zgodzić, nie znaczyło, że nie możemy szanować się nawzajem. Z całego serca chcę Państwu życzyć takich właśnie świąt. W czasie których poczujecie się uszanowani, docenieni, kochani? W tym szczególnym czasie, w którym nawet politycy mówią ludzkim głosem, przypomnijmy sobie może, że najważniejszym, co może w życiu zrobić człowiek, to po prostu nim być. Chwili oddechu, świeżego powietrza, dobrych ludzi. Ściskam Państwa serdecznie i życzę najlepszych od lat świąt.